dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa. Wita Was las. Las. Las, w lesie jesteśmy. To jest nasz 13 komentarz tygodnia. To już dobrze. Nawet. Proszę Państwa, ja Wam teraz coś powiem, bo to 13 komentarz to jest taki historyczny. Dlaczego? No. Bo dzisiaj jest 13 dzień października. Tak. Dzisiaj są wybory, proszę Pana. Tak. I to raczej jest też październik Fatimskiej Matki, Fatimskiej tej Matki Bożej. Ale jak widzicie, słońce na razie dziś nie wiruje, więc chyba jest nadzieja, że będzie dobrze w Polsce po wyborach, a jak nie, to my to zmienimy. Także tak, zaczynamy. Będziemy się starać. A ja, proszę Państwa, teraz... Tak, zaczniemy może od... Ja zacznę. Tak, proszę bardzo. Ja, proszę Państwa, wnioskuję o zamknięcie dyskusji. Kto jest za? Ja. Do widzenia. Do widzenia. Ale jednak, my szanujemy, nie tak jak radni, nie? Nie, my szanujemy. My chcemy, żebyście wiedzieli po prostu, co się dzieje. Tak. Na sesji nie dowiecie się, Piotrowski musiał wyjść, ale my Państwu opowiemy, tak jak zawsze, my jesteśmy uczciwi, nie musimy oszukiwać, nie musimy kłamać, bo po co nam? Pan Bujak zamyka. No zamyka dyskusję. Także widzicie, tak to wygląda. My tak. Nie musimy też dla Was to przedstawiać. Możemy zamknąć dyskusję, zamknąć kamerę. Rozejść się i tyle. Iść na grzyby. Tak. Spakować teczkę, gazety, to tam. I do widzenia. I do widzenia, tak jak pan Piotrowski. Na przykład. Zdenerwował się, bo już no naprawdę... Wie pan co, ja coś panu powiem. To by się nie zdenerwował. Tak. Coś panu powiem, jeżeli są grzyby dzisiaj, no już od dłuższego czasu są grzyby, to dlaczego ci panowie, bo oni się do niczego nie nadają, pan Bujak, Wandycz, nie, tam by... niech idą na grzyby. Jeżeli nie chcą rozmawiać, dyskutować o problemach miasta. Panie, to ale musieliby ich potem szukać z helikopterami i różnych, w ogóle wojsko trzeba byłoby ściągnąć. Aha, bo oni jakby nie mieli narysowane na no, tym, napisane, właśnie, to tak jak na... Zgubiliby się. Zgubiliby się. O, no dojdziemy do tego, gdzie oni się tak pogubili, dobra. No nie, po co wyprzedzać fakty. Proszę Państwa, tak, zacznijmy od tej, no naprawdę nadzwyczajnej sesji, która była, no nadzwyczajna chyba. Bo po prostu nawet... Tutaj, proszę Państwa, tutaj pokazuję tego człowieka, bo to zawsze ja jestem nerwowy, ja zawsze się gdzieś tam tego odzywam, ale wreszcie normalny mieszkaniec, który zazwyczaj jest cichy, nie wytrzymał. Panie Kowale, dlaczego pan nie wytrzymał? No nie, to się nie da słuchać tego, co naprawdę, nie wiadomo o co chodzi. Ten pan Bujak, ten sołtys roku, czy tam czegoś, nie wiem, to zamyka dyskusję. A my chcemy posłuchać o czym? A my chcemy posłuchać o czym, ale oni tylko to, co mają z góry założone, i to, żeby tylko to poprzeskakiwać, bo najbardziej im zależało, kto, żeby rękę podnieśli za tym, że chodziło o pieniądze, o te przesunięcie tych pieniędzy z tych wodociągów, z tych różnych... Innych rzeczy. Tak. I tutaj... Znerwował się nawet pan Piotrowski, to mówiliśmy, że chcieli podyskutować na ten temat, dlaczego, a może to, może tamto, a skąd zamykają dyskusję, koniec, nie ma nawet no i o popatrzcie, czym mówić. Popatrzcie ludzie, że ten spokojny Piotrowski... Tak, spokojnie. Po tylu latach, 16 lat jest w Radzie. I on pierwszy chyba raz w życiu wyszedł z takiej właśnie przyczyny. No ale był tak zdenerwowany, że to jest chuligaństwo, to jest bandytyzm, to jest dla mnie to przestępstwo. Ale to jest niedopuszczalne takie rzeczy. No widocznie nie jest dopuszczalne, bo... Ale, no nie, u nich jest wszystko dopuszczalne, no. No przecież, no ludzie, jak ja dzień, ludzie, nie mogę powiedzieć nic, bo tym, co na niego głosowali, to wiecie co? Współczuję. Współczuję wam, naprawdę wam współczuję, żeście na to zagłosowali w ogóle. I dlatego tak mamy. A niech pan mi powie, panie Mikołaju, czy ten pan Kulczyński, Ślipko i inni tak naprawdę z tej rady związani z klubem Tomasza Kulczyńskiego i z PiS-em, po prostu oni wiedzą, co robią? Przecież oni łamią statut, przepisy prawa. Ale ja właśnie nie możemy tego łyknąć. Jak to? Jawnie, to widać to gołym okiem, że łamanie prawa jest notoryczne. Jak oni sobie to wyobrażają? Że po co tam przychodzić w ogóle, wie pan? Nie wiem, już radni przecież wypowiedzieli, po co to przychodzić, w ogóle zdać mandat i po co ta rada jest. Po co w ogóle radni sobie Kulczyński, przecież ten uczciwy Kulczyński sam zarządza. Ale to jest kpina, niestety, to co się wyprawia, to jest kpina. No ludzie, no jeszcze mało tego, już tutaj dojdę, jak tego... Pana Janka zaprosili, pana Janka, który skargę złożył. Złożył skargę do wojewody. Nie, on do wojewody potem skierowali tak. No, skierowali do komisji skargi, skargi wniosków. Zaprosili gościa nawet, pisemnie. Zaraz, ale na komisję go nie zaprosili. Nie, na komisji nie było. Na komisji go nie było, nie został zaproszony. Nie mógł nic powiedzieć. Tak, nie mógł nic powiedzieć,
dostał na piśmie zaproszenie na sesję rady, że tam będzie to rozpatrywane, żeby, no to wiadomo, że tam musi się wypowiedzieć. Tak, w ogóle musi odbyć się rozprawa tak zwana, nie? Administracyjna, tak. Administracyjna, tak, pytania. Ale chyba Kuczyński nie wie, o co chodzi, bo to prawnik jest taki chyba od grzybów. Może by poszedł na grzyby, to by mu chomorów. No i przyszedł pan Janek. Był spokój już dawno. No. Przyszedł pan Janek i co było? No i co było? I przechodzi pan Ślipko i on chciał zabrać. Z zapytaniem, czy zostanie mu dzisiaj udzielony głos. Powiedział, że nie ma takiej możliwości, bo to dzisiaj sesja jest nadzwyczajna. To po co go zapraszali? No po co go zapraszali? Mało tego, to po co ta pani Kele czytała, że jest ta skarga bezzasadna. No. Nie dali się go wypowiedzieć. Ale, nie wiem, niech państwo tak popatrzą na wszystkie, która tu skarga była zasadna. No jeszcze żadna i żadna nie będzie, bo każda skarga będzie tak odrzucana, bo no, mają większość. No ale jest torpedowane, nie ma jakieś takie przekręt, no takie, ja nie wiem, no takie cwaniactwo. No to jest takie. Ale proszę pana, ja coś panu powiem, żeby nie przedłużać. Tak. Normalne działanie jak w mafiach przeważnie tak to robią. No niestety, bezczelnie, to jest jakaś forma systemu, na pewno to jest i to jest bardzo jest widoczne, o czym będziemy rozmawiać troszkę dalej. Proszę państwa, ale zostało teraz na dniach złożone przez panią Anią Pichałem zawiadomienie do prokuratury w Lublinie o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Proszę państwa, zostało złożone zawiadomienie. I najwyższy czas. I nikt nie składa takie zawiadomienia, jeżeli nie ma argumentów. No to jest burmistrz jednak. I zostało złożone, proszę państwa. Z jakiej przyczyny? No przyczyna jest prosta. To o tym my mówimy cały czas. Tak. Rozporządzenia na BIP-ie nie ma. Łamie ustawę o informacji publicznej. My chcemy wiedzieć, czy czasami ten człowiek nie wziął jakiegoś kredytu, nie wyrzuca naszych pieniędzy w błoto. No, on jest uczciwy, nie my prawnik, powinien się znać na tym. Tak. I dzisiaj będzie musiał się tłumaczyć, niedługo będzie musiał tłumaczyć w prokuraturze. Jeżeli prokuratura oczywiście ma tam swoich znajomych, my będziemy tego próbowali dopilnować, bo to jest jawne łamanie ustawy o informacji publicznej, proszę państwa. Także co on chce ukryć? No jak to chcą? Coś ma do ukrycia, bo jakby nie miał, to by każdemu dał informacja publiczna, ale się należy. Dla mnie to już jest przestępstwo, ten człowiek robi co chce. No oczywiście, ale ja nie wiem, jak ci samorządowcy bezpartyjni to wyprawiają to samo, w Ścinawie jest to samo. Tak, to jest jedna tak zwana, jeden system, jedna kasta. Dobrze ułożona, wie pan, oni to tam jest super, to super. To nie jest takie proste. Super udoskonalone. Że no, naprawdę, no mamy przerąbane. No. No dzisiaj tak to wygląda, ale proszę państwa, ja też się zastanawiam, tak chyba tak spontanicznie, bo mamy kupować samochód za 80 tysięcy, proszę pana. Czy czasami znów nie będzie takie coś, że jakaś zaprzyjaźniona, nie salon, to jest salony są takie, tak? Tak. Salon jakiś lubiński nie sprzeda tego nam samochodu i tak dalej. I tak dalej, czy tam on też nie brali pieniędzy na kampanię wyborczą. My chcemy znać prawdę. Bo to są właśnie takie, oni w takie właśnie się wpasowują. My chcemy znać prawdę i myślę, że już pora jest na tutaj odwiedziny CBA, CBŚ, bo tu już zakrawa o pomstę do nieba, co tutaj wyczynia ta cała grupa. I pan Kulczyński z całą tą swoją watachą. Watachą, bo to inaczej nie można nazwać. To są ludzie, którzy no, nie aspirują do niczego. Nie. Proszę państwa, przejdźmy jednak do toalety RCK. To jest fajny temat. Popcorn, wata, toaleta. Ale może na początku wyjaśnimy, jak sprytnie propaganda działa. Chodzi tutaj o to, że już przed upublicznieniem przez nas filmów i przed chyba panem Noselem, tak. chocianów.pl, postarali się chłopcy z propagandówki pana Kulczyńskiego umieścić artykuł, który mówi, że tam ktoś przyszedł na tą sesję, wrzucił te maszyny do popcornu i waty. No to jest kłamstwo. Oni wiedzieli, że nagrywamy po prostu to i widzieli państwo filmiki. No to jest żenua. Jeżeli chodzi o to, to po prostu wyszło to tak, że ktoś tam wszedł do ubikacji i po prostu ciebie zawołał, żebyś sfilmował. Ty poleciałeś, to sfilmowałeś. I tak, ja mogę to powiedzieć, proszę państwa, jak pamiętam, ile ten hok i był zawsze otwarty, zawsze coś stało w tej ubikacji, zawsze była zagracona. Po pierwsze, jeżeli oni nawet twierdzą, że to stało na korytarzu, to trzeba wiedzieć, że to nie powinno w ogóle stać na jakimś korytarzu. Tam jeszcze mało tego, gdzieś na korytarzu przy ubikacji. No ludzie, to są maszyny do wytwarzania popcornu. Spożywcze rzeczy. I one tak oby trachnięte, tak byle jak tam do tego. Jak teraz? Ale to było przy pisuarze, no pani. Teraz no, ale no to dobra. Wszystko fruwa tam. O, nie, fruwa, ale czy bakterie... Gdzie jest sanepid?
No gdzie jest sanepid, tak? Gdzie jest sanepid? No, i ten, te brudasy, widać, że dobra zmiana jest, tak mówi pan Bujak, dobra zmiana, on się tam chwali w gazecie, tak, tak, dobra widzicie, zmiana. To pan jak Bujak, to teraz no. Dzieciom naszym takie coś? Czy to powinno być teraz wyrzucone? Na... Ja się brzydzę już. Ale jak pan Bujak uważa, że to jest wszystko w porządku, że to powinno tam stać nawet, czy na korytarzu, czy w ulicy, to ciekaw jestem, co on w domu, jak on ma. Syf pewnie brud, brudasy. No nawet... Albo nie nakarmi swoją żonę i dzieci, albo całą wieś żabicę. Tak, tak, jak taki mądrala. Takim czymś, co stało w kiblu. Uwaga, nie, uwaga, bo zamknę dyskusję, panie Michale. No. Proszę państwa, także wiecie, nie jedźcie tego popcornu, nie jedźcie tego... No nie da rady, tej wady, bo to możecie się zarazić. Tak samo jak władza ta, która przyniosła tu zarazę totalną. Bo dla mnie, no już wiadomo, kierowane są po kolei sprawy do prokuratury. Ale będą nadal. Nie będziemy Sławku, o to walczyć. Panie Sławku, ja panu coś wytłumaczę. Jeżeli takie rzeczy się dzieją i gdzieś ktoś coś zostawia w ubikacji, to... Ale jak w ubikacji? Ale o czym to świadczy? Pan by zostawił? Nie w życiu. Ale to jest w głowie coś. Ale zaraz. To świadczy o tym, że po prostu nas wszystkich mają totalnie w dupie. O. Przepraszamy, ale tak to no, wygląda. Ale tak to wygląda, że w ogóle... Ja się zastanawiam, co to za człowiek zrobił, bo no. Ludzie, no każdy chyba zdrowomyślący człowiek nie zrobiłby tego. Nie. No jak? Nie. Nawet przypuszczam, że Kryśka Kozołów by tego nie zrobiła, choć... A gdzie? No, a czemu nie? Tam zawsze był bałagan w tym kiblu. Masakra. Zawsze coś tam stało, no tak? Jak pamiętam, jasne. Ale tutaj niestety potem są imprezki, Rubik Kulczyński otwiera food sharingi tak, i karmi dzieci takim syfem, bo ja nie wiem, gdzie to już mogło stać. No to nie wiadomo. A może tam idzie ktoś, leje i tam pryska na to. No też prawda. O Jezus, aż mnie... przejdźmy dalej, proszę państwa. No, najbardziej bulwersujące... Ale zamknijmy dyskusję. O, wnioskuję o tym, żeby zamknąć dyskusję. Zamykamy. Zamykamy, po koniec. Prostu. I nie macie dalej informacji, koniec. Poczujcie się jak na sesji. Dobra. Tak. Proszę państwa, jak wiemy, wybory, oczywiście film będzie, bo dzisiaj cisza jest wyborcza. Był pan głosować? Nie, jeszcze nie. Bo ja to... już byłem, ale nie powiem, na kogo głosowałem. Nie, bo to nie można mówić. Nie mogę mówić, bo boję się normalnie przestępców, którzy będą może rządzili. No. Ale przejdźmy dalej, proszę państwa, nie jest dopuszczalne, aby za nasze pieniądze, za publiczne pieniądze, wykorzystując banery, gazetę, wykorzystując rowery jakieś, które zakupiła OPWK czy MZK, promować koleżkę myrdę pana Tomasza Kulczyńskiego. Tu powinien wejść już prokurator i temu małemu, łysemu człowieczkowi pokazać, gdzie jest jego miejsce. Nie, no to jest naprawdę, to jest... Nikt sobie z nas nie życzy promocji za publiczne pieniądze, nie wiem, czy Karwana, czy kokolwiek, czy myrdy. To nie są jego pieniądze, a jak wyda choć złotówkę w tym celu, no to my będziemy go krzyjać do końca życia i o jeden dzień dłużej, proszę państwa. To jest tragedia, to co robi pan Kulczyński. Również promuje, wykorzystuje do tego filmiki innych jakichś wójtów, innych no, politycznych sługusów dla siebie, żeby na publicznej stronie promować tego typka myrdę, który, proszę państwa, to nie jest nic ciekawego. I on myślę, że daj Boże, żeby on się nie dostał, bo szkoda polskiego Senatu. Ale on się nie dostanie. No i bardzo dobrze, ale my chcemy wiedzieć, bo my zgłaszamy... Ja jako prorok już wam to mówię. No. My zgłaszamy tą sprawę i myślę, że wszyscy z nas, mieszkańcy, powinni tą sprawę zgłosić do prokuratury, żeby tego cwaniaczka z Lubina, Kulczyńskiego, który wykorzystuje nasze publiczne pieniądze, nawet nie wiemy ile. Nie wiemy, bo on nam nie powie... Wziąć za ten łysy łeb i postawić przed sądem. Bo nie da... A wojewoda, jak nie rozumie pewnych kwestii, to jego też może postawić przed sądem, bo on teraz będzie już w Sejmie. Aha, no to może... Proszę państwa, nie można tak za publiczne pieniądze robić. Niech on sobie całą, powiedzieliśmy kiedyś, niech całą sobie chociażby przeniesie do Lubina. No właśnie. A nam tu niech da Kaśkę na czarno ubraną. Tak. A publiczne pieniądze to są wszystkich nas. No ale widocznie on sobie przyzwłaszczył te pieniądze i myśli, że może wykorzystywać auto służbowe, pracowników, przecież pan wielki konserwator czy kierowca, pani Ania nawet w wywiadzie mówiła, podklejał myrdy tego, ludzie w czasie pracy. Chcę, żeby był z tego rozliczony każdy pracownik. A ty łysy, burmistrzu łysy, będzie za to odpowiadał. Prędzej czy później, jeżeli nie, to i tak stąd dostaniesz takie kopy, że szok, bo tu było dwóch też ciekawych gości, nie robili tego, bo się bali. Widocznie ty się nie boisz niczego, masz w dupie chocianów. Ale nie, no to wiesz, to jest takie, nie bali się, tylko po prostu mieli trochę oleju w głowie
I no wiedzieli, i starsi by dojrzali, wiedzieli, że wiedzieli, a to dziecko? Że to są rzeczy, które nie można, bo będzie zaraz tego awantura. Ale on się nie boi niczego, bo samorządowcy bezpartyjni się nie boją, bo oni mają kolegów, opanowane wszystko. Sędziów macie znajomych? Wszystko. My będziemy o tym mówić, pojedziemy pod sąd. Pojedziemy, spytamy się prokuratura, dlaczego tak wydał taką decyzję, a nie inną. No właśnie. Nie będziecie skazywali, nie skazywali, a przestępców, którzy już teraz widać, że to wyraźnie łamią prawo, łamią ustawę, ustawy, to nie jakieś wykroczenie Bazyla. No co prokuratorów masz znajomych, ja znam ich wszystkich. Mogę ich przedstawić ci Kulczyński na talerzu. No ale dobrze, słuchaj jeszcze jedno. Jeżeli tak, bo to tak... To zamkniecie mnie? Zaprawdę? Na tych słupach tutaj na rynku są billboardy, wszędzie pozaczepiane. Na rowerze nawet wisi pan. Tak, ale jakbyś ty chciał powiesić człowiek, to od razu jest wykroczenie. No jakbyś tak powiesił. Ja nie wiem, jak oni to sobie pozałatwiali, ale podejrzewam, że to pozałatwiali. Ja chcę widzieć faktury i rozliczenie tych panów. To prawda. Sprawdzę, bo on musi się w PKW rozliczyć. I no. Myrda, prześledzę cię całego, ty cwaniaczku z Lubina. No właśnie o to chodzi. Niech sobie nie myśli. Państwo niech pomyślą, co się dzieje, bo się dzieje bardzo źle. To są wasze pieniądze wyciągane z waszej kieszeni, żeby promować swoich koleżków. Chyba, że to tolerujecie. I nie no to wasza sprawa, to zamykamy dyskusję. Zamykamy dyskusję, koniec. I niech was wydymią do końca. Przez 4 lata zrobi z wami porządek. Pan Kulczyński i jego cała śmietanka ciekawych ludzi. Dobra, zamykamy dyskusję, bo przechodzimy do kolejnego tematu, proszę państwa. To jest? No to co, no to proszę państwa, no niestety, nam narzuca się co? Segregację, bio i tak dalej. Tak, a wyobraźcie sobie, że teraz przeczytałem ostatnio u pana Nosela, Kamila Nosela na portalu chocianów.pl, że po prostu nasi pracownicy z UG Chocianów nie potrafią segregować śmieci. No jak to jest? No jak, normalnie. To nam każą, a... Ale oni nie płacą za to. Aha, bo my zaraz zapłacimy 66 zł, tak? My płacimy za to. A oni sobie mogą robić co chcą. A oni mogą robić co chcą. Proszę państwa, to jest kpina. To jest kpina, no. Ale... To jest kpina i to, co my mówimy, to też będzie, oni się to zekpią. Nie no bo mają władzę, dyktaturę. No mają władzę, dyktaturę mają i nie będą się tam wychylać tam. Dopóki nikt nie będzie nic mówił, to nic z tego nie będzie. No. Nie zamykamy jeszcze dyskusji, proszę nie państwa. Nie zamykamy jeszcze dyskusji. Ale żeby państwu powiedzieć, tak, może wie pan co, ja doskonale i tam ludzie też mówią, opowiadają, że tam często, bardzo często, zamiast pracować prawdopodobnie usilnie, to chodzi jarać ślugi pan naczelnik Gruszka, ten taki ciekawy sługus. Tak, taki czy pani Kuzińska? Taki z metra cięty. Tak. Cwaniaczek też mało jakich. Dlaczego, jeżeli oni tam chodzą, część dnia pracy spędzają tam, na paleniu papierosów, no rozumiem panią Kozińską, bo ale ja kobieta tego nie rozumiem. Pracuje ciężko. No, ja nie rozumiem tego. Czy nie mogą, ale nie pan powiem, czy nie mogą w tym trakcie tego palenia segregować już? Ale ja nie rozumiem, że to w takim urzędzie, gdzie powinno dawać się przykład. Jaki przykład? No, ale właśnie, to się robi wszystko na odwrót, rzuca się byle gdzie. Jara się byle gdzie. Dobrze, nie ma może czasu, może nie ma pojemników. Góralska muzyka, proszę ale państwa. Ja mówię, niech naczelnik Gruszka, ten cwaniak. Cwaniak, zaprosi jeszcze Kulczyńskiego, zaprosi tam kogoś tam cwaniak jest, Jugo, tam innych tych specjalistów z Lubina i niech segregują raz dziennie, niech sobie poświęcą tam godzinkę. I tak nic wielkiego nie robi. Ale nie mają czasu na takie pierdoły tam. Jak czasu? No to my, ja zapłacę za to. Ja, ty tak płacisz za to, a ty myślisz, że kto płaci? Urząd to kto opłaca? No kto? Urząd? Państwo to my. No to my, znaczy się, opłacamy to i chcielibyśmy, żebyście wy właśnie dali przykład, a nie... A tutaj jest, nam każą, sami nie. Mniej fajek palić, panie naczelniku Gruszka. Mniej fajek i wziąć się za robotę. W ogóle bo jak nie, to my cię zmienimy już niedługo. Takich leni, palaczy papierosów, to my tutaj nie chcemy. Nie. My tu nie chcemy, naprawdę. Płacimy ci za to, Gruszka, tam miałeś problemy gdzie indziej. I przyszedłeś tutaj nam kolejne problemy robić? Segregacja śmieci, człowieku. Widać, że ten pan jest problemowy. Gorzej niż problemowy. Przyrządzywał policję do Brunowa, człowieku na mnie, bo przecież jakieś to takie pomysły ma. Ale dobra, zamykamy dyskusję. Zamykamy dyskusję. Jest pan temat... za? No, za. Jestem za. Za. Proszę państwa, ale jest hit. To już teraz na wesoło, bo to skończymy. Tak. Był pan w hali kiedyś sportowej. Tak, tak. Byłem. Wie pan, co to jest na przykład pasowanie dzieci na, nie żołnierzy. Tak, na ucznia. Jest to, proszę państwa... Małe dzieciaczki. Od małych dzieciaczków jest to naprawdę poważna sprawa. I takie pasowanie na ucznia jest to dla nich... Wydarzenie, przeżycie. W ogóle takie... No coś fajnego w ich życiu. Takie dosyć. Tak, coś fajnego. A wie pan, co się stało tam? No, dwóch buraków, bo tak i nazwali w sieci. Dwóch buraków ze wsi, pan Bandycz i pan Bujak wyszli, przemawiali, oczywiście bez kartki, oni tylko z kartki potrafią, no spalili się, cały Chocianów się śmieje, komentarze są jasne.
No ale... Ludzie, czy dzieci traumy dostały chyba. No ale panie Sławku... A do szkoły. Pan, a co pan chciał, od, co pan oczekiwał od tych nie, gości? No bo wie pan, jak mi napiszą, to oni w głowie za wiele nie mają. Nie, no pewnie, że nie. Ale to sołtys jeden był, to sołtys. To sołtys roku. On tylko myśli, że on jest sołtysem roku. Ale wie pan, to sołtys, wiesz, tuk, 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 SMS, tuk, 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 SMS. Na kija na niego? Przez ten człowiek skończy, jego historia się szybciej niż on myśli. A on jest żabic, wie pan, tam lata, coś tam, jest, o, może to jest, faktycznie tam coś robi. A dajcie spokój. Tylko niech pan zwróci uwagę. Miał chyba, dobra, już niech 300 miał głosów, 300 coś głosów ale, na powiat, który ma 60, 70, 80 tysięcy ludzi. No ale dobra, ale ponoć te głosy były wysyłane przez SMS-y. Tak, tak. I przez on to załatwił. Tak ludzie mówią. Tak mówią ja tego nie mówię, nie widziałem. Ale jaki to jest promil? Ja dałem sobie wysiłek zrobiłem i przejrzałem innych powiatach. Oto mieli po 1000, po 1500, a ten 300 coś z głosów. No dobra, ja coś ci wytłumaczę tutaj. I cała gazeta wypełniona jego tym. Tak. Wywiadem. Ty człowieku, ty ten gość, na grzyby. Któryś, umyj się albo segreguj śmieci. Nie, ale który z nich, podejrzewam takiego jednego, że musiał czytać Mein Kampf. Mein Kampf, czyli tak, tego tak, Adolfa? Adolfa, bo propaganda jest iści goebbelsowska. Na, ta propaganda. Panie, to Urban się, Urban jeszcze, pamiętam Urbana tego. A to Urban to małe piwo tam. Porównanie do nich. Pewnie to. I oni przyjęli taką właśnie taktykę. Taką taktykę i tylko propagandą, bo dobrze wiedzą, dobrze, oni to tak przyjęli sobie. Na siłę jadą, bezszy. Na siłę tak ty mówisz to, a oni swoje i to, i oni po prostu to wciskają do łba. Pranie mózgu. Tak zwane. I dlatego tak mamy. Ale chyba co mi się wydaje, że coraz mniej ludzi się nabiera na to, ponieważ ja dzisiaj wychodziłem z kościoła i też ludzie na przykład zarzucają, no dobra, dostał jakąś tam odznakę, medal z piłki nożnej. Za co się pytam? No. A gdzie jest ten, ale strefa wiesz, kibica? To jest tak, byt. Było. Gdzie jest ta maskotka? Poszła pić czy tam... No ale to już było. No już nie ma. To zmiany, to czas na zmiany. Pamiętam jak Sambora odsunęli, nie będziesz komentował tam... Przyjeżdżali, kiełbaski, słuchaj, Sambor wrócił, ja mówiłem, ale, Sambor wróci, bo to jest hucpa przedwyborcza. Słuchaj, bo wiesz dlaczego tak jest? Oni po prostu, u Kulczyńskiego jest tak, nie będziesz tutaj krakał jak one, to paszą z gniazda. I to jest tak, tak u niego jest. To jest czysta, zwykła dyktatura przez jednego tak, człowieka. I ja chyba w demokratycznym państwie nie powinno tak być. Nie? No, pewnie, że nie, ale teraz gdzie jeszcze, są, mało tego. Przyjrzyj się, tutaj było otwarcie tego Fuchsringu. Kto tu jest w tej gazecie? Czysta, zwykła propaganda, czyściuteńka. A jest teraz jakieś tam spożywcze rzeczy są tam? No, no chyba, że założy się specjalne okulary. Aha, czyli widzicie państwo, kolejna tak. Pokazówka, promocja to była Korbanów. Tak, tak, nie, to była promocja tych nawet polityków. Górzyński tam był. Tak, Górzyński, nie, pozdrawiamy cię, nie, paluszku. To była promocja polityków. No jak, za nasze pieniądze. On uważa, że tak naród jest durny, że nie wie o co chodzi, a że oni przy okazji gdzieś tam przechodzili. Ty mniej tamtego rzeczy, co bierzesz, bo ci coś tam walisz na łepek. Tak, chyba mu wali. Ale no. Proszę państwa, kończymy już, bo to trzeba zamknąć dyskusję. Śmiesznym rzeczami zakończymy, także zapraszamy pana Bujaka, sołtysa roku i tego Wandycza od Grochówki, tak. Żeby przemówienia robili, albo uczyli się. No właśnie. Bo te dzieci, tak. To czuję, że tam naprawdę on, przykład miały zajebisty. Tak, dzieci miały przykład, a ja wam powiem dlaczego. No, on się tak nażarł tej Grochowy, że nie mógł słowa wypowiedzieć, proszę państwa. Ja pani oglądałem ten filmik u pana Nosela. No myślałem, tak? Że walne, musi pan obejrzeć. Polecam państwu, no chłopaki ze wsi typu klasa buty, te gumowe i tak. Słoma. No, chłopaki do wzięcia. Ale tak, już tak. Teraz poważnie, tak. Zamykamy dyskusję. Jest pan za? Ja jestem za. Zrób pan przerwę. Nie, już kończymy. Kończymy. Będziemy jeszcze gazetę, ale to wiadomo, będzie inny materiał. Tak. A na dziś wystarczy już nas. 13. Komentarz za nami.